Jeżeli sobie człowiek uświadomi tak dogłębnie to, co się dzieje, to znaczy katastrofę klimatyczno-ekologiczną, to przestaje się czegokolwiek innego bać. Nie opamiętaliśmy się w porę i przekroczyliśmy punkt krytyczny i kryzys klimatyczny wcale nie nadciąga, on teraz już trwa. Świat nie liczący się z przyrodą, nie liczący się z życiem, nie liczący się w zasadzie z dobrami, które są dobrami ponad wszystko. Gdzieś ktoś mówi, że są zmiany klimatu, ktoś inny mówi, że nie ma zmian klimatu i my to przyjmujemy równoważnie, bo trudno jest z poziomu pojedynczej osoby zanalizować taką dużą ilość faktów. Cała taka świadomość związana z kryzysem klimatycznym przyszła razem z wielkimi ruchami młodzieży, które są w stanie z tym jakoś sobie być może poradzić. Wyobraź sobie, że jesteś na wymarzonym balu. Imprezie, która jest tak wciągająca, że powinna trwać wiecznie. Nagle ktoś przez mikrofon ogłasza: słuchajcie, to czas na ostatni taniec. Możesz zrobić obrażoną minę i stanąć pod ścianą. Uznać, że cała ta impreza nie ma sensu, skoro tak szybko się kończy. Możesz zacząć kłótnię, albo tańczyć tak, by zatracić się w przyjemności i deptać innym po stopach. Możesz też ruszyć na środek parkietu i tańczyć tak, jakby za chwilę świat miał się skończyć, ale uwzględniając ziemię, na której tańczysz, i jej wszystkich mieszkańców, którzy mają dokładnie takie samo prawo jak ty, by być i doświadczać życia. Co zrobisz? Liceum, w którym uczę, było jednym z pierwszych liceów, w którym powstała inicjatywa Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W swoim pisaniu nie znajduję ciekawszego tematu od ziemi, od klimatu, od natury i staram się łączyć zdanie naukowców z szamanizmem. Reprezentuję nauki przyrodnicze, co oznacza, że mam ścisły umysł, mam takie podejście badawcze do tego, co się dzieje. No więc jedyne, co teraz mogą zrobić naukowcy, to dołączyć do społeczeństwa. Dołączyć do protestów. Działaniami dla środowiska, dla ziemi, ale też dla człowieka. No, zajmuję się pewnie gdzieś od 40 lat. Świat się da zmienić. Można próbować nawet na lepsze go zmienić. Prowadzę działalność handlowo-turystyczną miejscowości wypoczynkowej. Ja wiedziałem, że jakieś kopalnie są koło Konina, kilkanaście kilometrów stąd, ale mnie to nawet naprawdę nie interesowało. Ale przychodzi czas, że wychodzimy nad jezioro i widzimy, że tej wody ubywa. W tej chwili widzicie, że pomosty stoją na lądzie. Siedzimy na pomoście, która woda jest pod tym pomostem około 5 metrów. No gdzieś ta woda uciekła. My jako ludzie widzimy pogodę i mówimy w danym roku, jest gorąco, jest kryzys klimatyczny. Kolejnym jest zima i mamy siarczysty mróz. I mówimy, nie ma kryzysu klimatycznego, to bzdura. Jest informacja w ramce gdzieś, w którymś momencie o zmianach klimatu, ale nie ma to żadnego znaczenia. To nie jest żaden rozdział, to nie jest żaden temat. W momencie, kiedy tego nie ma w podstawie programowej, to oznacza, że my nie uważamy, że to jest coś na tyle ważnego, czym należy uczyć dzieci w szkołach. W tej chwili na niektórych obszarach w Polsce notuje się wzrost temperatury nawet o 3 stopnie średnioroczny w porównaniu do okresu tak zwanego przedprzemysłowego. Są to często obszary, które na przykład obejmują miejsca, gdzie są kopalnie, gdzie są właśnie prowadzone fermy przemysłowe wymagające dużej ilości wody, jak na przykład w Wielkopolsce. Żeby powstała na przykład taka odkrywka Ościsłowo, która ma teraz powstać, to musimy wyciąć pod tą odkrywkę 250 hektarów lasu. A takich odkrywek w historii tego rejonu było 10. W telewizji był pokazywany poziom wody w Warszawie, 30 kilka centymetrów. Akurat we Wrocławiu nie był w telewizji publicznej pokazywany na masową skalę. U nas było 10 centymetrów. Nie w samym Wrocławiu, tylko poniżej Wrocławia na Malczycach. Jest październik, buki wypuszczają liście, coś się dzieje nie tak. I tylko pytanie, czy my te wszystkie pojedyncze informacje jakoś z sobą łączymy. Tempo wymierania gatunków, czyli ta druga składowa katastrofy ekologicznej, po prostu przybiera już w tej chwili kosmiczne wręcz rozmiary.
Jedną z takich grup, która szczególnie wymiera, a na którą niektórzy nie zwracają uwagi, to są owady. No i to oznacza, że jeżeli one będą dalej znikać, to raz, że to wpłynie na naszą gospodarkę, bo stracimy tą żywność, która powstaje dzięki zapylaniu, czyli na przykład owoce, niektóre warzywa. No ale też będzie się to wiązało z wymieraniem roślin, które nie będą zapylane. Historia pokazuje, że każda cywilizacja i każdy gatunek, który chciał dominować, a nie znalazł umiejętności współzależności, przepadał. A co my mamy do tego? Jak my możemy? No dobrze, no jest jakaś anomalia, może zrobię zdjęcie, tak? Może coś wyschnie, to trzeba podlać, tak? Ale czy trzeba podlać, czy może nie dodawać do pieca? Zapomnieliśmy, że natura, którą chcemy chronić, to my. Najstarsza roślina to gaj pando, który ma 80 tysięcy lat i to jest jedna żywa istota. Dęby, obok których zresztą jesteśmy, mogą dożyć 1000 lat, a my wciąż stawiamy siebie na szczycie nieistniejącej piramidy, bo żyjemy tylko i wyłącznie w kręgu. Wydobywając węgiel w tym rejonie przez 80 lat, jak wspomniałem, osuszono prawie 400 km kwadratowych ziemi. 400 km kwadratowych ziemi. I oczywiście mówi się, że mamy odchodzić od węgla, bo nam Unia Europejska każe. I to jest chyba też ten taki mit, który pokutuje, że węgiel jest naszym czarnym złotem. On nie jest naszym czarnym złotem, to jest nasz czarny duch, w którym jesteśmy, który kiedyś był naszym skarbem i pozwolił nam zbudować cywilizację, ale to był XIX wiek, może początek XX. W tej chwili po prostu powinniśmy maksymalnie przyspieszyć działania odchodzenia od węgla, również w Polsce, i jest to jak najbardziej w naszym interesie, też geopolitycznym. Dlatego, że w tej chwili uzależnieni jesteśmy na przykład od węgla kamiennego ze wschodu. To nie jest rozwiązanie dobre dla Polski. Jeszcze nigdy 26 osób nie miało tyle majątku, co połowa biedniejszej ludzkości. No ja mam takie zdanie, że właśnie te nierówności ekonomiczne, rosnące nierówności ekonomiczne są jedną z podstawowych przyczyn, no już właściwie można powiedzieć, katastrofy klimatyczno-ekologicznej. Ponieważ Ziemia, nasza planeta, jest przetwarzana dla zysku tych najbogatszych osób. Zawsze taki był główny argument na początku, że przecież energia z węgla brunatnego to jest najtańszą energią. No, faktycznie jak się wykopało dziurę, odpompowało wodę, za to się nikomu nie zapłaciło. Nie zapłaciło szkodowa rolnikom w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. To nie są tylko koszty emisji i nie tylko gazów cieplarnianych, ale na przykład rtęci, która jest zabójcza też dla ludzi. Nauka była, starała się jakoś grzecznie przekonać, że jest bardzo źle, no ale jednocześnie był bardzo silny lobbying między innymi koncernów paliwowych, no bo wiadomo, że nie mieli w tym żadnego interesu. To jest takie bardzo krótkofalowe myślenie. Rząd razem z biznesem występuje przeciwko życiu na naszej planecie, więc nieposłuszeństwo obywatelskie jest aktem ukazania tego konfliktu. Spotkanie chyba w sierpniu 2016 roku z jednym z dyrektorów kopalni węgla brunatnego w Koninie. I na tym spotkaniu właśnie ten dyrektor powiedział mi: panie Józefie, na początku pana zbagatelizowaliśmy, że pan sobie pokrzyczy, popisze i na tym się skończy. No faktycznie, oni tak sobie myśleli. Bo jedyne, co w obecnym świecie działa, który jest kompletnie zepsuty, to jest presja społeczna. Niewiele więcej nam tak naprawdę zostało. Proszę zauważyć, kiedy sprawy klimatu weszły między innymi na przykład do programów partii politycznych w Polsce. No dopiero tak naprawdę po młodzieżowych strajkach klimatycznych, po pojawieniu się Extinction Rebellion, po pojawieniu się Grety Thunberg. Czyli młodzi ludzie mają też to poczucie, że oni nie są odpowiedzialni za zmianę klimatu, to dorośli im zgotowali ten los. Teraz, kiedy postulaty MSK wchodzą do Sejmu i zaczyna być w ogóle rozmowa na poziomie rzeczywistej zmiany czegoś, nawet przynajmniej rozmowy o ten temat w Sejmie, myślę, że ich poczucie sprawczości jeszcze bardziej rośnie. Boli mnie to, jak niektórzy politycy wyśmiewają na przykład taką Gretę Thunberg za to, że ją ktoś tam steruje czy manipuluje. Takich ludzi jest więcej. Na początku się faktycznie wszystkich wyśmiewa, ośmiewa, ogłupia, żeby zrozumieć, że ci ludzie walczą o swoją przyszłość. Więc w mediach przybywa miejsc, w których można opowiedzieć naturze, próbując oddać jej głos. Ale wciąż mam wrażenie, debata oparta jest na ironii, złośliwości, cynizmie, pogardzie, krytykowaniu,
poszukiwaniu innych i karmieniu, podkarmianiu nienawiści, która tylko na to czeka. Jak się wchodzi w sferę publiczną, ten hejt jest jakoś naturalny, im mocniej się wchodzi, tym większy on będzie niestety. Ale to jest sprawa, której absolutnie nie można ignorować. To jest moja sprawa, ponieważ oddycham, ponieważ piję wodę, ponieważ jem rośliny, ponieważ są moim lekarstwem, ale również dlatego, że dostaję bardzo dużo od natury. Bo to za mojego życia tak zmieniliśmy świat, tak go zniszczyliśmy. I to w dziedzictwie, w posagu zostawimy przyszłym pokoleniom. Tak samo bym bardzo chciała, żeby ludzie przestali mówić, że wszyscy ludzie są egoistami, że dbamy tylko o siebie, bo tak nie jest. To wpędza nas taką trochę pułapkę, no bo skoro jesteśmy egoistami, no to wszystko możemy wytłumaczyć, każde zło, które jest na świecie. A tak nie jest, bo jest wiele pięknych przykładów, kiedy ludzie współpracują, tworzą wspólnoty. Żeby podejmować decyzje, my potrzebujemy świadomości szerszej niż tylko świadomość ekspercka. I do tego potrzebne jest nam też współczucie, ale też emocje. Wilson, biolog nagrodzony Pulitzerem za swoje mądre słowa, od lat apeluje o oddanie Ziemi połowę. On mówi, że jest szansa dla nas, jeśli połowę mórz, pustyń, lasów, rzek, łąk, wzgórz oddamy naturze. Nie 1% parków narodowych, ale połowę. Przy najbardziej optymistycznych scenariuszach do 2050 roku temperatura w najgorętszym miesiącu lata w Warszawie wzrośnie prawie o 7 stopni. No więc trzeba wywierać też presję na polityków, na urzędników, na decydentów, żeby adaptować miasta, wsie, wszystko co możliwe do zmian klimatycznych, przede wszystkim zachowując jak najwięcej zieleni. Musimy po prostu siąść do stołu i z sobą rozmawiać. I przykład taki z Wrocławia jest, że udało nam się takimi rozmowami, ale też tymi akcjami ulicznymi we Wrocławiu doprowadzić do tego, że Wrocław przyjął uchwałę Rady Miejskiej o neutralności klimatycznej. Ludzie czują się często porzuceni i to nie tylko w tych regionach uzależnionych od węgla. To bywa tak, że w małych miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do energii odnawialnej, gdzie po prostu ludzie palą byle czym, bo często nie stać ich na nic innego. Gdzie często nie ma komunikacji publicznej, żeby dojechać gdzieś, więc jedynym wyjściem jest samochód i znowu większe emisje, no to potrzebujemy decyzji politycznych. Trzeba zmienić naszą polską mentalność, żeby zamiast czynić swoją ziemię poddaną i temu, żeby jak najbardziej wykorzystywać środowisko naturalne, żeby docenić, że jest ona w wartości niezmienionej, czyli żeby nie przeliczać Puszczy Białowieskiej na deski, tylko docenić, że jest to nasz ostatni naturalny las w Europie. Czyńmy sobie ziemię poddaną, ale nie dewastujmy jej. Myślmy o tych, co przyjdą po nas. To nie nasza jest ziemia. My ją tylko przez chwilę dzierżawimy o tych, co nam zostawili. Zlikwidujmy nierówności ekonomiczne. Zacznijmy dbać o siebie nawzajem, zacznijmy dbać o prawa człowieka, a sama reszta się naprawdę zrobi. Wydaje mi się sensowne rozpoczęcie prób naprawiania świata od naprawienia tego, kim jestem. Bo wtedy mogę iść przez ten świat, nie szkodząc innym. A to jest już bardzo dużo. Nie wiem, czy się uda, ale warto próbować, żebyśmy kiedyś nie żałowali, że nie próbowaliśmy. Co zrobisz?